Aloha, to dzisiaj będzie trochę stukanie młotkiem, więc miłego oglądania i nie zapomnij subskrybować. O! Zaczynam na połowę gównianego postawienia muru. Byle gdzie? No tak, co my tu zrobiliśmy? Po pierwsze, skrzynki koło pieców. Dużo pieców, dużo sztabek, które już przerobiłem, ale to zaraz. Tu skrzynki. O, tu palący się gostek w ognisku. A, chwalę. I oczywiście garnek, co można, o, zupy robić. A. I rozwalił oczywiście ognisko. Zbuduj to ognisko nowa, bo to później pokażę. O, dobra, mam kamień, to zbuduję od Dobrze. razu. A, dużo dalszego. Super, kurde. Nury przy surowcu, co ty chcesz? Zbuduj ten kominek z powrotem. Daj resztę rzeczy na garnek. Nie, kamień. ale nieważne, tylko jest to potrzebne. Dobra, i tak, i tu można robić surowe mięso z dzika. Co to znaczy? Surowa ryba, można się dowiedzieć, jak ryby przetwarzać. To jest chyba najważniejsze. brzeczki różne na różne rzeczy, na przykład na bieganie, na przeciwtrucizną i tak dalej. I tu jakiś królewski dżem, który daje życie i kondycję. No, dosyć fajny, tylko nie mały jakby mamy. No, tutaj wagonik. Które to jest akurat do kopania, akurat tu drewno wsadziłem, bo będziemy mury budować. A tu jest do ścinania, no to powinno być drewno, nieważne. I co tu się zmieniło? No, wszystko, wygląd cały. Tu na przykład stół kartograficzny, który możesz zapisać swoje odkrycie. Po prawej, o tu. Jak ty zapisał swoje odkrycia, to możesz przejrzeć te odkrycia i ci się później na mapie zapisują. Na przykład te przezroczyste rzeczy, to są zapisane przez Dawida. Musiałem trochę pousuwać jego, bo nachodził na moje. I były to było praktycznie to samo. Nie licząc tam zdechnięć jakiś. To jest ten, żeby inny gracz nie mógł klikać. Tego jeszcze nie rozgryzłem, jak zrobić, żeby dwóch graczy mogło z tego korzystać. Tutaj, no, podwójne łóżko. Norma. Tutaj beczka fermentacyjna. Tu się robi jak na razie na kondycję bodajcze. Tutaj do. Masz zapisane. No, na kondycję. Jeszcze się nie zrobię, nie wiem, kiedy się zrobi. Może kiedyś. Więc kufel od razu, żeby z tego skorzystać. Tu ktoś młotek jeszcze w niego wsadził. Ja może tak wyjąłem. Postawię tu kufel. Dobra. O, tu smok. Głowa smoka. Tylko skrzydeł brakuje, ale niech będzie. Tak, stół jest ulepszony już na enty jakiś tam poziom, na trzeci poziom, bo zrobiłem lepsze do ścinania drzewa. Ciesak, tak zwany. Czyli to jest pewnie do skurywania drzewa i robienia desek i tak, i tak dalej. Tutaj kuźnia, bo nie wiem, czy pokazywaliśmy kuźnię. Ćwiekowa zbroja, na golemniki można robić, inne rzeczy z właśnie tego. Ja będę musiał sobie w końcu łuk zrobić. Tutaj chłodnica do ulepszenia od razu tej kuźni. Ona już ma trzeci też poziom. Tu blok do rąbania przestawiłem, tu jest skrzynki po staremu, ale tu jest tylko lodówka zrobiona. Tu jest do lodówki miód dodany, żygody i brzeczka i tu ryby. No, kraj rybniała, bo tam są wszystkie. Bo surowe jedzenie jest tam na zewnątrz o. To zaraz pokażę przy smażeniu. Tutaj jest amunicja jakakolwiek. Tam druga amunicja, tu są zbroje. Tu są narzędzia i broń, czyli narzędzia są po lewej, broń po prawej. No i tu cały magazyn wielki. Czyli no, jak widać, sporo. Podczas nagrań będzie widać, gdzie co jak leży. No. No i może mam nadzieję, że w końcu na kamień przejdziemy, bo co chwilę jakieś części od budynku się psują, na przykład o, tutaj jak widać. Nie chcę postawić ogniska na suficie, tylko naprawić. O. Nie wiem, czy to z jakimś update'em weszło, czy to było od samego początku. Dawid mówi, że to było od samego początku. Że. Jak to się nazywa? Że za darmo naprawisz. A, i te właśnie wozy też musisz naprawić, bo potrafisz drzewo zahaczyć albo jakieś stwora, który cię atakuje po prostu.
Dobra, z miodami się nic nie zmieniło. O, tutaj ogniska. Jedzenie, tu są surowe jedzenie. Czyli tu na przykład są ryby i mięcho. I dalej to jeszcze nie zapełniam, bo póki ta się skrzynka nie zapełni, to nie będą kolejne zapełnione i logicznie. No. Trzeba dużo zdobyć rudy. Nie zrobiliśmy sobie jeszcze zbrój. Bo to, co wszystko tu widzicie, to wykorzystywało niestety miedź w większości przypadków. Nie licząc tego typa tu. I portalu bodajże, którego jeszcze nie zrobiłem. To też będę musiał zrobić. Jest portal. No. I też będę musiał zrobić tutaj portal postawić, nie wiem, gdzieś tu blisko. Nie wiem, w którą stronę powinien być, ale nieważne. Z tego, co widzę na zdjęciu, to powinien być tym ostrym w tą stronę, dobra. Dobra, to jakoś ludno go po prostu postawię. On gdzieś tutaj na przykład. O tu. I oczywiście można się nim teleportować, tylko ciekawe, jak to będzie działać. Dobra, a dzisiaj co się zajmiemy, no... Trzeba ten portal ustawić. Wycinanie drzewem. Braknie. A ja budowaniem płotu w końcu, bo mnie wkurzają te stwory, które przychodzą co chwilę i spieducha robią i zabrał mi właśnie drewno. Twoim wozem. O, dawaj! Masz skrzynce. Której? A gdzie może być drewno? Ale w magazynie czy na zewnątrz? W magazynie. Mhm. Domość twardego drzewa. Gdzie po miedź? No i miedź. Dobra. Nie ruszy. O, już jest, udał się. Bo jak kondycja się kończy, to się ruszać nie możesz. Dobra. Jak się korzysta z wózka? Po prostu podchodzi się, tak? Klik. To też nam trochę zajęło. Musieliśmy, że jakiegoś konia trzeba mieć, jakiegoś dzika czy coś. No chuj, po prostu sam go targasz. HB, ty bierzesz i targasz. No. Oczywiście ten wóz potrafi zjeżdżać. Czym cięższy jest, tym potrafi bardziej zjeżdżać. O. Waga jest tu i oczywiście ta waga nie wpływa na naszą wagę. Ale no, wpływa na to, że on potrafi zjeżdżać. Albo wpadniesz w jakąś dziurę i finito. Musisz kombinować. Dobra, jak ten mur zbudować? Tak z dupy będę budował. Gdzie tylko był. Równo w miarę. Czegoś brakuje. Zero. Tu powinien być jeszcze drugi stół. Dobra, no to zbuduję. No co za poradzę. Tu będzie stół. Jakieś przejście tu trzeba będzie zrobić, bo często z tamtej strony przychodzimy. To właśnie taki stwór, który nie jest zbyt szkodliwy czy coś, ale przychodzi i psuje coś. Akurat teraz nie pokażę tego. Omenda jednak stwierdziła, że do mnie przybiegnie. Ale zawsze w jakiejś grze są jakieś mendy, które już są słabe bardzo, ale będą łazić i tak. Teraj, o, na przykład teraj było, że zombiaczki na przykład były już strasznie słabe, że kurde, mogłeś go bez problemu pokonać. No, stukały, a stukały ci mendy w drzwi i cię atakowały, i blokowały cię tylko. Czyli jak nie miałeś jakichś ulepszeń, że zadajesz obrażenia, jak ktoś cię trafi, no to miałeś problem co chwilę z nim. Albo na przykład, problem, że lazłeś i podpalałeś ten za sobą. No był problem, ale o wiele łatwiej sobie mogłeś z nimi radzić. Bo zbytnio na nich uwagi nie zwracali, a oni wszystko robili, żebyś jednak zwrócił tą uwagę na nich.
Jak ci idzie tam wydobywanie miedzi? Walczę już z kolejnymi strzałkami, to jeszcze dwóch druidów przyszło. Ja je na wyższym poziomie. No właśnie tak też kopanie wygląda, ale to już chyba pokazałem. Przychodzą mędy i przeszkadzają. Na chwilę. O, dwóch brytanie. A jak jeszcze w czarnym lesie tniesz, to już w ogóle wydobywa znacze, to już w ogóle przełażą mędy i na chwilę przeszkadzają. No są potężni, no są, jak przyjdziecie jeszcze z jakimś pierwszym poziomem czy coś, no to okej. Okay. Ale są irytujące po prostu. Mogło ich ten druid na 5. Mogło ich nie być. Tak jak, o, tak jak w Seven Daysie, którego tam graliśmy, ale nie nagrałem nic, bo to dałem, no temu było i nieprawda. To właśnie tam było, że kopiesz coś, a zombiaczki, cześć, co tam porabiasz i co chwilę ci wpadało, albo potrafiła wejść, przyjść mega horda i w ogóle już miałeś przeklapane. Robane szarzełki, mogę trafić druida, ktoś się jeszcze leczy. Nieważne. O, najgorsi to są kurde kliku. A, zaraz zginę. Którzy, jednemu się kończy leczenie, no to drugie się odpala. Tak kółko macie. Zginąłem. Serio? Tak, by mnie druid zatruł. Ty jedzonka nie wziąłeś ze sobą? Ja byłem najedzony. I taki cień jeszcze cię pokonał? W ogóle mógł trafić, ale nic kurde coś atakowało. Chcę wam mieć. Kurde. To do usunięcia. Dobra, muszę postawić kolejny stół. A gdzie jest wyjście? Na razie nie ma. Na razie mur buduję. Cicho. Ktoś ci pozwoli moje ule atakować mędu jedna? No właśnie, a propos tych mend. Sranych. Chodzi taka menda i ci ulu szkadza. A, warsztatu nie mam, żeby to naprawić, dobra. Już stawiam warsztat. Gra zadowolona? Zadowolona, mogę budować. Coś brakuje, surowców. Lenny druid. Dwójcy sobie tam łóżko lepiej. Nie zabije jakaś menda. Nie, po prostu nie patrzałem, gdzie ten druid stoi. Ledwie przyszedł sekundę. Chyba mi się świetnie jak na złość. Oni by chodzi, żeby zbroję założyć. No. To w hordach jeszcze. Poczekaj, będziemy grać w Seven Daysa, tego utrudnionego. To... tak, będzie prościej. Jasne, przejdzie ci mega ulepszone zombiaczki, to będzie miał. No to masz karabin, to ci już strzelasz wszystko. No tak, na początku gry to na pewno masz karabin. Zależy jaki. Thank you.
To rzadko na terenie to drzewo. A. I uszerzyłem się po prostu cały czas drzewo. I spadało się, wbijało w ziemię znowu. No. Teraz by stało jakby nigdy nic. Tak, tylko żeby tu nie ma miejsca w sumie. Na sporo kamienia. Kurwa, jakiś nazwy masz, bo muzyka mi się zmieniła? Pozdrowienia. Dlaczego ja dostałem pozdrowienia? O! O kurde, najazd jest! Ja pierdolę! Podobnym mruganie dokonać obrażenia twojego obozu. W takich przypadkach siła broni nie zagwarantuje ci zwycięstwa, dlatego stwórz silną obronę, aby... E tak, ale... Kurwa! Tak, chodź mi pomóż! Od zajebania ich tu jest teraz. Czekaj. Ja jedzonka nie mam zjedzonego. Daj mi. Tu jedz. Nie, nie wziąłem ze sobą. Ten debilem, kurwa! To jeden atakuje mniejszy. A więcej już ich jest. Wiedziałem, że to się będzie skutkować, że kurwa jebany mur postawisz. I kupiłem rudę. To się po prostu... Dali, że już za mocni jesteśmy. Rąbany krzaczek! A w Brajusie przesadziliście z żyrem jedzenie wszystkie jakie mam. No tak się zastanawiam, co to za muzyka? Już chciałem spierdalać. Ale z tego muzyki nie mam, więc spodziewałem się tylko za ważne powodzenia na... pokazane. Nie! Pozwoliłem wózek! No z dziecku! Miałem już mało HP ten wózek. Nie zauważyłem tego. Czekam, żeby go odbudować, bo na szczęście się gwoździe zachowują. Tego co zauważyłem teraz. Mam 1251 wagi zajęte. W kieszeni? Tak, wielki punkt. Ja mam przez chwilę tyle. I dobrze, że nagrywanie włączyłem. Takie ekscesy można widzieć. Momentę lecząca! No, już z ciebie jadę. Bo teraz sobie daję radę, bo wyżarłem jeden. Po trzy. No kurwa, on jest w krzesa, idiota. Trzeba go zajebać. Kręczasz? No. Ciekawe. Dobra, jest. Kurwa, bez niego to będzie łapiela. Drzewka dwa. A, lagi. Najgorszy przeciwnik. Lagostwór. Zabiłem przez przypadek chyba kruka. Dobra, to teraz wiadomo, że kolce trzeba zrobić. Żeby zapobiec takim kolejnym sytuacjom. No, kruka zabiłem, się pojawił w innym miejscu. Potwory będą regularnie dokonywać oblężenia twojego obozu. W takich przypadkach siła broni nie zagwarantuje ci zwycięstwa. Dlatego stwórz silną obronę, aby przetrwać sztorm. Dobrze, że mur zbudowałem. Czekaj, czy już się obroniłeś? No. No to jest daleko. Musiałem jebanego medyka im zabić, wtedy dało się ich pokonać, bo z medykiem to oni się wskrzesali. Kurde. Strzelali co chwilę. Oczywiste, żeby nie powiedzieć w ogóle w kolce. Skarżę się mużdżeczkiem. No tak, ja co chwilę się kuję. Brakuje mi drewna twardego. Mam kamień. Chcesz kamień?
Kolce z kamienia na razie jeszcze nie zrobię, nie mam takiej technologii. Kranać się nie da, wiesz? Może się da, nie? Jak rozstrzygasz kamień? Normalnie. Pokazać ci? Chcę to widzieć. Kurde, nierówny teren. Pierdolę. O, 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 było. O, już się wystarcza, że mi twardego drewna brakuje. No i chuj, parę godzin nam brakło. No to co, na tym odcinek kończymy, no bo to ja to będę dalej robił, budował mur. Będę po twarde drewno bardzo daleko. Jak coś będzie się działo, to włączę po prostu. A drugie zbroję miedzianą spróbuję w końcu zrobić, broń jakoś miedzianą. Z brązu, nie z miedzi. Z brązu. Ale wykorzystujesz miedź, tym więc jest dobre stwierdzenie. Wtedy to by zbrała z miedzi i z cynku, jakbyś tak chciał powiedzieć. Ale wykorzystujesz miedź, więc mogę nazwać, że to jest zbroja miedziana. Ale też, że jest z cynku. A jak zrobisz jedną rzecz, to zgadzisz może drugą. Jeszcze też może zgadzisz z kolei jelenia, które używano do tej zbroi. Dobra, nie będę się kłócił z magistrem. Magistrem. Jeszcze nie teraz. Ale już niedługo. Za kilka lat na pewno. Adios, muchachos.